No, chciałbym powiedzieć, że nic się nie zmieniłaś, od kiedy się ostatnio widzieliśmy, bo to zawsze miło tak usłyszeć. <noise> Dziękuję. Ale jednak zmieniłaś się diametralnie. Co cię zachęciło do tej metamorfozy? Ale to na plus czy na minus? No, oczywiście, że Dziękuję na plus. Dziękuję ci bardzo. <noise> Wiesz co, Bartku? Ja powiem tobie tak. Um, ja już chyba o tym powiedziałam, więc trochę się powtórzę, ale to jest prawda. Za każdą taką zmianą zewnętrzną. Najpierw idzie taka zmiana wewnętrzna, i wydaje mi się, że to jest tak, że zawsze to wychodzi najpierw z naszego wnętrza, i potem to się przekłada na taką metamorfozę zewnętrzną, A raczej nigdy odwrotnie, wiesz? A ponieważ u mnie zadziało się dużo rzeczy w życiu, najpierw takich negatywnych, ale dzisiaj rozpatruję jako pozytywne, bo tak naprawdę spowodowały taką transformację w moim życiu, przewartościowanie wszystkiego. To myślę, że stąd ta zmiana zewnętrzna. I powiem Tobie tak, że ja dzisiaj myślę, mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Oczywiście wiem, że cały czas nad sobą pracuję, ale myślę, że nigdy wcześniej w swoim życiu nie czułam się tak dobrze w swojej skórze jak ostatnio. I taka jestem pogodzona z sobą wewnętrznie. I też wiem, jak już. Jak gdyby, jak się poruszać w swoim życiu, bo wiem na czym to wszystko polega, jakie są mechanizmy tego wszystkiego. I nawet jeżeli dzisiaj popełniam jakieś błędy albo mam takie gorsze dni, to wiem już, który przycisk, w cudzysłowie oczywiście, mam włączyć w którym momencie, który mnie z powrotem, jak gdyby, pociągnie, nie wiem, przestawi na te właściwe tory. A kiedyś moje myślenie było na etapie, co muszę zrobić, żeby ktoś to zrobił. Czyli albo kogo, kto jest w stanie mi pomóc w tym. A dzisiaj wiem, że moje życie zależy ode mnie. Tak naprawdę tylko i moje samopoczucie. Wszystko tak naprawdę. Więc no, myślę, że to jest taki. Wiesz co, ja czuję, że to jest początek takiej najlepszej mojej drogi i fajne też jest to, ja się tym bardzo jak gdyby delektuję, że wiesz, no, każdy z nas chce się rozwijać, odnosić jakieś sukcesy, ale ja też chcę się cieszyć samą drogą. I fajne jest to, że wszystkie decyzje, które dzisiaj podejmuję, to podejmuję z taką świadomością, i wiem, że one są świadome i takie moje. I tak pierwszy raz to w życiu czuję, wiesz? A był taki czas, że nie lubiłaś się. Na... Bardzo długo, właściwie większość swojego życia. Nie, nie lubiłaś lu... na siebie patrzeć? Nie, miałam kompleksy, nie lubiłam siebie, byłam na etapie, że ja mam wszystko brzydkie. Ja mam, ja mam, wiesz, brzydką figurę, ja mam brzydkie zęby, ja mam brzydką twarz, ja gorzej śpiewam, ja mam brzydkie włosy. W ogóle wszystko mi się w sobie nie podobało bardzo mało. N nigdy nie mogłam powiedzieć, że, że byłam z siebie zadowolona. Chyba jedyną taką rzeczą, którą, którą od zawsze wiedziałam, że mam dobrze, no ale to też wynika gdzieś z genetyki to figura, bo ja jestem, wiesz, osobą, która może dużo zjeść, jem dużo słodyczy, więc to był chyba. Takie coś, co może nie, że po prostu byłam zawsze zachwycona, bo to było tak, wiedziałam, że tą figurę mam dobrą, ale jak zobaczyłam siebie na zdjęciu, no nie, no stanęłam tak, że wygląda jakbym miała złą. Wiesz o co chodzi. Więc nawet to, co miałam dobre w sobie i co w miarę lubiłam, to i tak to potem jak gdyby w pewnych okolicznościach negowałam. Wiesz o co mi chodzi, mm. jak mogę tak powiedzieć.